Cześć, ja jestem Szymis i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Let's Play Chicago 1930. Więc wczytujemy te nasze skradanki po tym cmentarzysku samochodów, czy złomowisku, jak to woli. No i idziemy. Już się nie mogę doczekać, jak będziemy mieli dostęp do Winchestera. To jest po prostu... Ma 6 strzałów. O, już mówiłem, że będzie jakiś się ktoś skradał. Bardzo ładnie. Od tyłu. Najlepiej. Wyciągnijmy sobie kawałek tego. A ja sobie wyciągnę pistolet. Żeby ktoś jeszcze tutaj miał się na mnie przyczaić. O! Ktoś tu chyba znowu leży. Zobaczmy, może ma coś przy sobie. A nie, to chyba po tej stronie o tego robotnika mieliśmy znaleźć. No cóż, dobra. Pozbądźmy się na chwilę liny. Albo zróbmy to inaczej. Przelecimy się tym. Od apteczek. Spróbujemy go obudzić przy użyciu apteczki. Jeszcze zbierzemy od razu Tom. Jack tam miejsca nie miał. Idziemy. Dobra. O, dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze coś chcę powiedzieć? No, skoro dostał w łeb i widział, jak ładowali górzak, to chyba wiadomo, że tutaj musi być taki browar czy... Słuchaj, dlaczego browar? Gorzałka, dlaczego browar? To nie było epickie rozegranie, na pewno, bo znowu Jack ledwo przeżył. Powiem szczerze, że już myślałem, że znowu będę musiał czytywać. Ale jednak się udało. Dobra, uleczmy tego Jacka. W końcu dla kogoś trzeba wykorzystywać te apteczki. Więcej nie dostaniesz. No, Jack wyciągnął swoją lepszą kiberkę. O, a tu mamy pistolet, zapomniałem o nim. Weźmiemy jego, bo tu jest pełna amunicja. Ale Jack, nie musisz iść stąd. Jeśli trafisz swojego, jak jeszcze idziesz za nim, to... Teraz... Idzie on po las. Tu mi się zdaje. Czy ja na jego... No.
Dobra, tu już możemy schować broń. Tu już na pewno jest czysto. Przecież idę za tobą cały czas. Naprawdę mi pomógł. Teraz ty musisz pomóc jem. Pomocy! No. I dostaliśmy jakieś ulepszenie. Ulepszenie rzucania. O, jeszcze on chce nam coś powiedzieć. No, dostaliśmy klucz. No, naprawdę miło się robi. Jeszcze pozwolę sobie rzucić okiem na mapę, żeby zobaczyć, co mamy tutaj. Aha, no, tu już mamy zniszczone te browary. Czy browary, ten alkohol. Dobra. Idziemy. No to jak mamy klucz, to chyba już załatwiliśmy wszystko na powierzchni. Schodzimy z powrotem na dół. No, kto wie, może mi się uda skończyć w tym odcinku. Dobra. Zgramy to tak bardzo idealnie, gdzie będzie stał. Ale ze spluwą stoisz, halo. Jak stoi ze spluwą na wprost drzwi. Ale otwieramy. O, ulepszenie walki wręcz. Bardzo miło znowu. Drugie ulepszenie czy trzecie? Drugie chyba w tej planszy. No dobra, tutaj pozwolę sobie zapisać. Ale nie przewiduję, że zginę. Ojojoj. Na szczęście to jest ten... No ma tylko pałkę tu. No już mnie zobaczył i nie może się do mnie ruszyć. Ja będę tam wychodził, jakich jest dwóch. Jeszcze czego. Ojojoj, biegnie. Czas wyciągnąć moją armatę. No, może się podejdziesz? Dobra, miejmy nadzieję, że mnie nie dojdziesz ten drugi. Dobra. Teraz idziemy tak. Dobra. Trzeba go mieć na wszelki wypadek na łupce, bo nigdy nie wiadomo, co mu odwali. To było błąd z mojej strony, nie musiałem go zabijać. Wystarczyłoby, jakbym go... O właśnie, tego nie związałem. No, miałem zamiar z tym z niego celować, a Jackiem go ogłuszyć, ale niestety nie ten przycisk mi się kliknął na Jacku. Znaczy, przyzwyczaiłem się ogólnie, że jak klikam prawym, to się oznacza cała postać, a jak kliknę prawym, to oni tutaj chowają broń. O, tu mamy następne alko. Przejdźmy nimi tutaj. Znowu sobie pozwolę zapisać. Trzeba na wizji, wolałbym nie wczytywać, no ale... Dobra, wchodzimy. Tam jest jeden! Tutaj! Strzelaj!
Dobra, teraz włączamy jack. Wyciągnę to. I po kolei bum. Teraz pana grubaska. Bum. Wiążemy. Teraz zobaczymy, może będziemy już... O, save. Żeby otworzyć save, musimy najpierw znaleźć karteczkę z kodem. No. Nie jest to safe na klucz. Tutaj wszystkie safe są na... O, takie właśnie karteczki z kodem. Pieniądze i jakaś, widzę, klucz jakiś. Klucz? Gdzie my jeszcze nie byliśmy? Tu nie byliśmy. Ale tu zdaje inny. A, to jest klucz do tej drzwi chyba. Dobra. Teraz można łatwo zginąć. Bo teraz trzeba ostrożnie. Pamiętam ten moment. Otwórzmy sobie drzwi. No i rozegram to i będziemy się tym, o tą salę i będziemy się zbliżać chyba do końca tego odcinka. Tu jednak chyba rozegramy to więcej niż jedną postacią. O, ten jeszcze dobrze strzela. To było, muszę przyznać, ładne. To mi się udało. Zaznaczamy Jacka i tego ostatniego zajmiemy się już pałką, jak stoi tyłem. O, ale go pałką zabiliśmy. Jednak w którymś odcinku mówią o zabijaniu, ale jednak pałka zadaje obrażenia. On chyba dostał najpierw z pistoletu i go pałką dobiliśmy. Dobra, zobaczmy, co tutaj ma nam do powiedzenia. Woźny. A, tu chyba... Tak, to jest winda. Dobra. Mamy tu jeszcze jedno pomieszczenie. Jednak ja wolę mieć pełną amunicję. Tak po prostu na wszelki wypadek. Nie wiadomo, jak się tutaj to potoczy. No. Spokojnie, poddaję się. Tutaj. Kurde! Dobra. Ale dlaczego, jakim cudem zginął? Tu jest zapisane przed wejściem? Tak. Tak. Trudno, rozegram jeszcze raz. Tam to już będzie nagrany mój fail. Widzę, że odcinek bez faila to... Odcinek nieudany w moim przypadku. No dobra. Zwiążmy ich jeszcze. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku.